Dzisiaj została odsłonięta 11 już tablica w Alei Sław Polskiego Żeglarstwa. Tym razem ocenialiśmy tablicę poświęconą panu kapitanowi Kazimierzowi Kubie Jaworskiemu. Do tej pory tablice, które osłanialiśmy, poświęcone były żeglarzom, którzy zdobywali oceany, którzy dokonywali wielkich rzeczy właśnie na takich akwenach. A tym razem postanowiliśmy uhonorować jednego z największych naszych żeglarzy regatowych. Kazimierz Kuba Jaworski była taką osobą, która stawiała ponad cele jednostki, cele ogółu. Dlatego też tworzyła kluby jachtowe w Krakowie, potem bardzo intensywnie pracowała, działała w Szczecinie. Postać, która realizowała swoje marzenia, które łączyła żeglarzy. I co jest bardzo, bardzo ważne, to również to, że zawsze fair play występował. Polskie żeglarstwo jest tak przebogate w swojej tej historii, że postaci godnych uhonorowania w tym miejscu, w takim towarzystwie na pewno jest jeszcze bardzo dużo i stąd tutaj prędzej miejsca zabraknie niż zabrakłoby kandydatów, żeby uhonorować ich w tej alei. Bardzo ważna rzecz, rzecz, która przemawia do każdego, ale jednocześnie z szacunkiem dla wszystkich, którzy tam są umieszczani, czynimy hołd dla tych ludzi, którzy akurat przyczynili się do tego, że jesteśmy z nich dumni.